Cześć, witam was, jestem Divion Ratos, Grand Stellaris i DLC Synthetic Zone. Myślę, że w następnym odcinku sobie podarujemy już mówienie, że to jest właśnie to DLC. Po prostu Stellaris, najnowsza edycja. Tak więc wczytałem sobie save'a przed właśnie wojny z tym. Z tym imperium zgrzybiały. Tak, nie będziemy wykorzystywali tej sytuacji, kiedy oni mają wojnę. Ponieważ nas tu ci Rydarioni mnie zajadą mnie, a prywatnie sobie puściłem i zrobiłem symulację pewną. I jest taka opcja, że jestem w stanie się tutaj z nimi ganiać na tyle, że oddam im jedną bezwartościową planetę, jaka jest ta. To. Bezwartościowa ona jest w sumie w tej wojnie, to jest jedyna opcja. Najlepsza opcja, bo to ja przerzucę, żeby oni ich nie mogli mieć. A ci i tak zostaną poddani czystce. Ponieważ są syntetyczni. A tutaj udało mi się wytworzyć floty na tyle dużo. Co prawda nie mogłem jej nawet tutaj utrzymać. Miałem 4700. To była flota, która pozwoliła mi na manewry. I tak się właśnie teraz zastanawiałem, czemu ja więcej planet nie kolonizuję. Przecież tam mogę wrzucić się. Czemu ja tego nie robię? To jest właśnie dobre pytanie. Czemu do cholery ja tego nie robię? Czemu ja nie kolonizuję tej planety? I na przykład tutaj, że miał więcej planet, po prostu, że miał więcej planet. To mnie nie stać, okej. Okay. Bo czemu ja muszę kolonizować to? Nie muszę. Nie muszę tego kolonizować, a to dlatego, że tego nie muszę kolonizować. Gdzie jest armia? Na razie wejdźcie sobie w orbitkę. No i tak, przyda mi się. No tutaj troszeczkę moja flota ich przytrzymała. Flota obrodna ich trochę przytrzymała w Higma. Pamiętam. Tu się tak okopałem, tak się okopałem, że tu miałem swego czasu tak full. Miałem garnizon 20 i miałem 3 generałów. I ta ich flota trochę tak uciekała. Nie mogę się doczekać, kiedy będę miał masywne roboty czy coś takiego. Kolosy, o! To jest super jednostka właśnie robotów, kolosy. One mają chyba ze 20 tego do ataku. O, proszę bardzo, rywalizują się, to dobrze. Może na mnie nie polecą. A na siebie. W sensie na tych drugich. To też był ten problem z tym, że... tutaj był też problem z tym, że ci wasalowie się włączyli i tu ich było sporo. A wiecie jaka sytuacja to była, jak nie ingerowałem? Ci wygrali niby z tymi. A ci była mniejsza, więc ja bym mógł generalnie zaatakować tą mniejszą, pomimo tego, że tu... z tymi bym nie miał jakoś dostępu, ale ich bym mógł zniszczyć wtedy, całkowicie dobić. To była piękna sprawa. Całkowicie dobicie tego Imperium. A to też byłoby pół biedne, no gorzej z tymi Rydarionami. Co też musiałem ich ustawić, żeby mi byli. Przez swoją głupotę mam takie potężne Imperium, które sam stworzyłem. To jest Imperium, które ja stworzyłem. Na własnej piersi wyhodowałem, że my ja. No dobra, pójdźmy sobie troszeczkę bardziej w tego... w jedność. Z tego względu, że ja bym tutaj bardzo chciał szybko sobie iść w tą supremację... Tradition Supremacy Machine. No nie jest wszystko, nie wszystko jest przetłumaczone na polszy. Ale w tą supremację machinistyczną bym chciał pójść.
Co te piratów? Co tutaj mamy? Jest trochę wysunięte, ale... O dobra, bo ta już moja flotka tutaj sobie jest. Wchodzić w orbitę, desantujemy wojska. Tak mnie nikt nie lubi i tak mnie nikt nie lubi. Pacyfikacja planety, no to jest, mi się podoba protokół pacyfikacji planety. I co, i tak mnie i tak nie lubią, i tak. Tacie graniczne złodzieje dusz, no. No i świetnie. No i co, i pacyfikujemy ich. A tu mamy kolejną planetkę, którą możemy skolonizować. Niech oni mi się tutaj przytegują. Patrzcie, jakie fajne tereny tutaj mamy. Cyk, o, już mamy cyborgów. Oj, oj, oj. Tutaj pykniemy. O, tych tu. Na prąd, tu już mi się usuwa. Tu mi się usuwa. W sumie tutaj mogą przyjść na prąd. No i w sumie to ja też mogę w sumie... Sumując wszystko... Zbudować sobie światłych. A seraj, to się śmiecie. Jak ja wygram tą wojnę z Stridarionami, to jest po was. To jest po was! Jeszcze dwa imperia są. Tak, jest tu to imperium pradawni stróżowie. Tutaj jest to imperium, w tym miejscu. No i tak, jestem jedynym syntetykiem. Patrz, to szmaty. Musieli im akurat zagwarantować niepodległość? Przegrywałem tę wojnę. Wiem, że walka z Ridarionami to była na takiej zasadzie, że oni już byli wyczerpani wojną. Bo tutaj cały czas kontry robiłem i uniki. Ale jedynie jedno, co mi się bardzo przydało, to właśnie duży nadmiar minerałów. Cała ta moja gospodarka, o którą tak bardzo dbałem na samym początku, przydała się tutaj mi bardzo. Więc będę próbował powtórzyć ten wyczyn. O ile mnie zaatakują. Dobra, tu już możemy prądy robić. Cybernetycy. Obejrzyj gatunek. Co oni mają? Ustaw prawa. Badania techniczne 15%. Dron. Integracja z maszynami. Nie chciałem. Nie mogę ich nie chcieć, ale chcę. Anektuj. Oto szmaty. Ale chcę ich chcieć mieć. Ale lipa, że mam kontrolę populacji, bo może bym chciał, żeby się tutaj rozrastali jakoś. Construction complete. No cóż. Co to, to jakieś słabe było. No właśnie, jakieś byki dziwne. Zanektowali ich. Albo za, no, są w trakcie. O! Co to? Jednostka badań biologicznych. Ta Duryoron XE przestała funkcjonować. Zauważono, że badany przez nią ciekły związek powinien być utrzymany w ściśle kontrolowanych warunkach temperaturowych, gdyż jego opary są niezwykle żrące. A to nieszczęście. A cholera jasna. No i co, muszę coś sobie... O! O! Mamy tutaj tempo badań. Iskra geniuszu nam się tutaj narodziła.
się stworzyła, 5 lat ma. Na razie ściszę, jeśli chodzi o tych Ridarionów. Zapiszę sobie to. Żeby nie musiał wczytywać, jak się coś tu wydarzy, oczywiście. I tak, ci, o właśnie, oni nie mają co robić teraz. Prądzimy, a ci to sobie zbudujemy, a tutaj prąd. Wszędzie, gdzie mogę, stawiam prąd. No i tu też by się przydało. No i kosmoporty moje, pokażcie, co my tu mamy, nic nie mamy. Tu na drugi, na trzeci nas jeszcze technologia nam nie pozwala, więc budujemy sobie wszędzie na drugi. Zwiększy to oczywiście nasz przyrost możliwości budowy floty. Coś ci Ridarionowie się troszeczkę spóźniają z atakiem. Nie to, że miał coś przeciwko. O. Jakoś tak jak oni się skończyli tą mi wojnę gdzieś, wypowiedzieli coś na coś takiego. Głupi pies szczeka. Bez sensu szczeka, nie ma na co szczekać i szczeka. Dobra, jakiś tam prymityw idzie. Przeciwnik sztucznej inteligencji. Zaproszenie do paktu nieagresji, no nie, no to ja jestem sam jeden syntetyk. Całą galaktykę, no takiego hitu to jeszcze chyba nie było. Dobra, to ja ich sobie ulepszę. Skoro już tutaj mi stacjonują, to ich sobie ulepszymy i po prostu ich tam gdzieś połączy się. O, ta... System survey complete. Jednostki desantowe, myślę, że będą gdzieś tam na froncie, stacjonowały w tych dużych... Technological acquisition successful. W tych dużych... O, prąd, proszę ja was, prąd. Co to mi daje? Plus 10. No i... No niby mogę coś takiego. Co to jest? Alternatywa badawcza wzrasta o 1, ale ja bym sobie to wziął. Siła statków, uszkodzenie armii. Technological acquisition successful. No właśnie, o to było moją przewagą w tej wojnie nierównej. Gdyż żaden z... oni mieli pod drugi poziom kinetyków i po tam trzeci chyba... laserów. Ale to już byłem gość. Po czwóreczkach miałem. Sub tu update robię tego. I budujemy korwet kilka. Ciekawe. A i skoro... No i mamy 2200. Oni co prawda mają 8000. No ale zawsze coś. I tak, skoro zarządziłem wszędzie kosmoport, to wezmę sobie stację sieci baterii słonecznych, które nam zwiększą przychód właśnie prądu, który tutaj nas strasznie boli, że go nie mamy. Dobra, czy ja coś gdzieś jeszcze mogę pocisnąć? Mogę to sobie uderzyć na to, na te chrobąszcze. O nie, tu w ogóle jeszcze coś innego jest. Tutaj mogę to i to. Tu będę taki większy trochę. Dobra. To jak szybko to dofrunie. To wejdźcie sobie, proszę ja was, w... tutaj, w orbitę tego, bo co tu mamy? 300... To są jakieś te... To są stepowy świat i co to jest za świat? Jałowy. Tutaj... Jałówka... No ale chodzi o to, że jak już je skolonizuję, tak, to ja tu je sobie po prostu je wezmę je... O! To też by było dobre. Ale dobra. To ja po prostu wezmę sektor z tego utworzę. Tu dużo jest układów.
Będzie dużo. Tutaj się niebezpiecznie oni tam robią. Rywalizują się. Pięknie. Gdzie to wy jesteście? O! Daleko są. Construction complete. Spadamy sobie to, tylko miesiąc czasu nam to zajmie, a my tu już mamy, o. Special project complete. I co to nam wykryło? O! To położymy posterunek na sucho, we dwa miesiące poświęcimy. O, właśnie, przecież ja tu taki prąd mam, że... Zbawienie narodu. I minerałów mi braknie na tą inwestycję. Mój jasny gwint. Construction complete. System survey complete. Situation log adjusted. To za chwilę obczajmy. O ja, przecież jak to mi się wszystko ulepszy. Spójrzcie, już jest bieda. A jeszcze ile planet mi zostało? Tu, ta. Tu w zasadzie to jeszcze nie ma co, tak? No, to mamy 10 populacji, mogę to ulepszyć. No, wygrywałem tę wojnę, nie wierzę to w to. Czemu ci Rydarionowie musieli dać gwarancję niepodległości? Mógłbym ich dojechać do 300. Construction complete. Wskaż na mapie, gdzie to te minerały się tam wydobywają. Tutaj coś jest. Gdzie te moje statki cywilne? No jest jakiś nierób. Leć tutaj, zbadaj ten układ. Będziemy zacząć prymitywy podbijali. Dobra, bo tak w ogóle to my mamy sporo rzeczy tutaj do zrobienia, a konstruktorzy się opieprzają. Tutaj mamy aż 9 minerałów. Tutaj mamy 4 do fizyki. No, fizyka co prawda tutaj dobrze stoi. Tu mamy 4 minerały na dwóch tych. Dobra, limit floty i co? Limit floty. No i tutaj co sobie zwiększymy? To. ...2400 siła floty, zapiszemy sobie sytuację. Zapisz i w sumie z mojej strony to będzie na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z gry Stellaris i nowego DLC. Otóż, no niestety cofnęliśmy się jakieś 2 albo 3 odcinki do tyłu, ale wiecie dlaczego, żeby kontynuować naszą kampanię i może uda nam się stawić czoła całej galaktyce, gdzie jesteśmy jedyną rasą cybernetyczną, syntetyczną, z wyjątkiem Imperium Upadłego. No w sumie, trzymajcie się, zapraszam na kolejne części i strzała!